Siemanko, środowy poranku. Siemanko widzowie, witam w stolicy Misiones, czyli miejscu o nazwie Posadas. Spędziłem tu w tym hotelu ostatnie 3 dni. Były to bardzo owocne 3 dni, ale teraz trzeba stąd już wyjeżdżać. Tak jak widać, pokój już został posprzątany, bagaż został spakowany. W ogóle okazało się, że istnieje tu coś takiego jak 2000. Bo wcześniej myślałem, że tylko że największym nominałem jest tutaj 1000 i jest dość dużo tych banknotów. One mi będą za moment potrzebne, bo chcę samochód pożyczyć. A jeszcze, o kurde, jeszcze moja bluza. Ale bym teraz zapomniał mojej czarnej bluzy z czarnym nadrukiem, z moim logo. Właśnie to jest spirala. Inaczej wygląda w tym świetle. Nawet lepiej bym powiedział. Szkoda, że tu jest tak gorąco, bo jest chyba 30 stopni. No nie mogę jej ubrać. No ale w Polsce chyba nie jest tak gorąco, nie? No, a właśnie, one już są na sklepie jak coś, bo pytaliście, no to już je można kupić, a co najlepsze, zrobić to z rabatem. I tu jest napisane właśnie na dole, jaki jest ten kod rabatowy. On dotyczy odzieży i jest ważny do jutra. Bierzemy sztapel argentyńskich peso, idziemy zapłacić za hotel, kończymy się pakować i jademy. Gracias, adiós. Buen días. O, tu chyba herba się woziła. Tu się nie zgniecie to? Panie majster, tak to się zgniecie. Jadymy. Szkoda, że nie tym jeepem z Paragwaju. Aeropuerto, senior. O kurde, czuję, że ta koszulka to nie był najlepszy pomysł, bo ona też jest z takiego trochę grubszego materiału. To robi ładny efekt, ładnie wygląda i fajnie na zima w Polsce, na święta, tak akurat w grudniu, ale nie w listopadzie, w Posadas. Proszę bardzo, tu pan kierowca też ma tę swoją drogą, to po tej koszulce widać jak schudłem. Tu dobra redukcja jest właśnie Ameryka Południowo. To M-ka na mnie tak wisi, a na mnie tak fajnie mnie opinała, chociaż na bicu dalej dobrze leży, ale ogólnie nie leży tak dobrze jak leżała 2 tygodnie temu. A to dobrze, bo trzeba ściepnąć właśnie i o całe życie na redukcji. Czym mniej będę ważył, tym wyżej będę właził i będzie to mniej ryzykowne wszystko, także redukcja na plus. Gracias, senior. My ponownie na lotnisku. Na szczęście jeszcze nie wracamy. Przyjechaliśmy tu tylko po samochód, żeby jeszcze głębiej zanurkować w Amerykę Południową. Ten samochód, który chcemy pożyczyć na tym lotnisku, którym mamy pojechać w miejsce, w którym mamy już hotel, no to pani z tamtego hotelu właśnie mnie wystraszyła, bo dziś mają być jakieś burze z gradem, a ona mnie już uprzedziła, że oni nie mają garażu. No, ciekawe jak to będzie. Hej, przygodo, idziemy. Może poradzimy się tej pani z wypożyczalni i ona nam podpowie, co zrobić z tym faktem. Może jakieś ubezpieczenie mają albo, nie wiem, jakiś samochód odporny na grad. Zaraz się wszystko to dowiem. Międzynarodowe prawo jazdy. Właśnie tu z panią załatwiamy samochód. No i pani mi na pocieszenie pokazała zdjęcia burzy, która miała tu miejsce tydzień temu i szkód, które ona wyrządziła. Tylko z tej wypożyczalni szyby straciło 6 samochodów. To była burza, która trwała raptem 40 minut. No i dziś zapowiadają podobne zjawiska atmosferyczne. Na szczęście po drodze do Obery, czyli tam gdzie jedziemy, jest dużo stacji różnych oraz dachów. Pani z wypożyczalni, tym właśnie tam idzie po schodach. My już właśnie załatwili wszystkie sprawy z pożyczeniem mojego auta. Powiem wam, że mam w życiu szczęście na białe Toyoty, bo sam jestem właśnie posiadaczem. To nie jest Toyota Auris, tak samo jak w Polsce. Toyota Corolla XE1. Bardzo pojemny bagażnik. Nice to meet you. Około 100 zł za jeden dzień wypożyczenia tego samochodu. Plus depozyt 1000 zł. Depozyt będzie do zwrotu ostatniego dnia. 1200 zł. Pożyczenie tego samochodu kosztuje na 9 dni. Wychodzi około 100 zł za jeden dzień. Więcej miejsca, tak to wygląda tu z tyłu. Zaraz se fajnie pojedziemy, ale najpierw... Yerba las cielos, elba not.
Wieżowiec prawie spadł. Zalewamy drzewo. Kurde, tam coś strzelo już na horyzoncie. I to nie jest diesel. To jest normalna benzyna. Pyk. No, yerba drive banot to nie jest, ale też pasuje. I no tu jeszcze się przydałby uchwycik na telefonik. A ja się już właśnie fajnie przygotował i takowy posiadam. Ale nie tu, bo jednakże się tak dobrze nie przygotował i znowu muszę tam otwierać bagol. Tyle co, że jak wlos do auta, to zaczęło padać. Odpalony tu jest fest duszno, zobaczymy czy klima działo. Temperatura, cyk, działo. Mam nadzieję, że była czyszczona ostatnio. Dobra, trzeba jechać w bezpieczne miejsce. Wbijamy adres, Ubera, 84 km do celu. Moje pierwsze jazdy w Ameryce Południowej, od razu tak właśnie przy fajnej pogodzie. Woohoo! Adios! Adios! Niech gra muzyka i gaz do dechy. Operator vlogów specjalnych Marcin Banot, poszukiwany za wspinaczki w 2022 roku na terenie Paryża. Właśnie teraz sobie jedzie do Obery. No i co tu na drogach? Ruch prawostronny, tak samo fajnie się jedzie. Klima można nawet trochę zmniejszyć, bo za festiulo. Jestem w Argentynie już 11 dni. Pogoda była żyleta codziennie. Dziś, w momencie kiedy wypożyczyłem samochód, kiedy wlazłem do niego pierwszy raz, zaczęło padać. Jebło jak z cebra i podobno teraz będzie właśnie tak w kratkę. Ej, co ja przed chwilą widziałem, nie nagrałem tego, widziałem motor pod samochodem jak leżał i zamieszanie na tym, na skrzyżowaniu i pełno policji. Tam teraz już ich nie widać, ale no jakiś wypadek z motorem, ciężarówka i motor, nie? Najgorzej, najgorzej. Pamiętam jak mi mój brat Rychu kiedyś powiedział, że on lubi jeździć autem, kiedy pada deszcz. Mamy to rodzinne, bo ja też lubię jeździć autem, kiedy pada deszcz. Bo to daje takie poczucie kontroli właśnie nad żywiołem, że pada deszcz, a ty nie dość, że nie jesteś mokry, to jeszcze się fajnie przemieszczasz i masz tu właśnie swoje różne suche przedmioty, yerba i się fajnie jedziesz. A właściwie fajnie czekasz już chyba 20 minut na zielone. Tak długo na zielone to ja nawet nie czekał, jakże miał 15 lat i my próbowali skołować. I właśnie... Co ja to miał gadać? Obera! Co tam w radiu? Y hay gente que responsablemente volvés a hacer horas de la tarde, en el estado sobre la baranda, es peligroso. Peligroso. Już przestało padać, to dobrze. Chyba, że to tak na moment tylko przestało padać. Zaraz pojedziemy mostem, niestety nie tym takim wielkim, który prowadzi do Paragwaju. A szkoda, to jest rozgrzewka, pijemy drzewka. Martwi mnie ta przyczepa przede mną. Wyprzedzimy go. Patrzcie ten basen, jak to by dupło. I szósty bieg. Mam nadzieję, że jeśli zacznie padać faktycznie tym gradem, to będziemy akurat koło jakiejś stacji. Bo inaczej to szkoda tych 300 tysięcy argentyńskich peso, które są depozytem za ten samochód. Patrz, gościu ryby tam sprzedaje takie. Ja pierniczę, to była dorada. Pierwszy raz widziałem takie ryby, żeby przy drodze ktoś sprzedawał. Dopiero teraz wpadłem na to, żeby ustawić GoPro manualnie. Lepszy obraz teraz powinien być. Nie powinno być tylu przepaleń. Teraz w końcu można zrobić jakieś fajne ujęcie z samochodu. Wcześniej to był jeden wielki przepał. Czuję się jakbym swoim autem jechał. Chociaż moim autem trochę lepiej się jedzie. Jednak czuć jakby, że ten samochód jest taki starszy. Nie wiem jaki tu jest silnik, ale właśnie wyprzedza mnie autobus. Mimo tego, że jedziemy prawie 100 na godzinę. O kurde, my jedziemy do dżungli. Ja pierniczę, tu jest przecież jak na Dolnym Śląsku. Patrz, widzieliście tego ptaka?
To był chyba jakiś kolibr, rzadki okaz mi się wydaje. Ja pierniczę, tam rzeczywiście są normalnie jakieś dżungle. Ale się jarą. Prawdziwo dżungla. Real jungle. Przed chwilą nie padało. O, tu jest też fajny widok. Na tym GoPro to pewnie to słabo widać, by trzeba było jakiegoś drona odpalić albo z telefonu chociaż nagrać, ale nie teraz. Na razie trzeba jechać. Ej, to ciekawe, teraz wyprzedziliśmy deszcz. Tu nawet w ogóle nie padało, tu jest sucha droga w ogóle. Przed chwilą lało jak z cebra, a tu jeszcze nie lało. Patrzcie, jaka fura. Peugeot Patagonika. Patagonika. Nie widziałem takiego nigdy. Patagońskie Peugeoty, francusko-amerykańskie kolabo to będzie jakieś, mi się wydaje. A tu trzeba coś uiścić, jakąś opłatę. Dosiento. Good travel, enjoy. Thank you, bye. Tu na bramkach płaci się 200 peso, czyli 20 centów, czyli jakby złotówka. Patrzcie, jak billboard Amandy. To jest ta najbardziej fejmowa yerba z Polski. Jeśli miałby padać grad, to najlepiej niech to zrobi teraz. Skończyła mi się woda. Obczajmy, jak tu wyglądają te stacje. Buen dia. Woda. I jeszcze może Axel. Na razie wystarczy. 380. Ale jest duszno. Uff. Jademy dur. Ależ tu zjawiskowo i zagranicznie. Ale widoczki. Tu już się zaczynają takie zjawiska, że drzewa wiszą nad ulicą. Jesteśmy coraz głębiej w dżungli. Chociaż to chyba jeszcze nie będzie taka dżungla, to są... W sumie nie wiem, co to jest, ale to są takie dzikie tereny. Dzikie tereny misiones. Co chwila są takie widoczki, że mi urywa głowę. No i tu już się jakby dżungla kończy. Za 3 minuty powinniśmy dojechać do naszego celu. Ludzie sobie na przystanku czekają. No jest Obera. W tej dzielnicy prowincji Misiones gdzieś tu znajduje się po pierwsze nasz hotel na następne 2 dni, a po drugie nasze polskie kontakty. Kaś tu są. Jesteśmy tu dziś umówieni właśnie z kimś, kto mówi po polsku i ogólnie z ludźmi, którzy się nami zaopiekują. Także fajnie jest. Hotel dopiero jest od 14. Może zostawimy tu gdzieś auto i przejdziemy się po okolicy. Tam jest fura. Tu jest taka miejscówka. Wejdziemy, zapytamy, czy tu można coś zjeść i czy mają wifi. GoPro już podziękujemy na rzecz Osmo Pocket 3 z jednocelową matrycą, dzięki czemu pewnie widzicie różnicę w ostrości oraz w dźwięku, bo lecimy z krawatówki. Jesteśmy w środku, jest fajnie, tylko nie ma klimy, jest strasznie duszno, ale tak poza tym to dobre wieści, bo jest Wi-Fi, jest widok na moje auto, które jest za tamtym oknem i jest w razie czego stacja, tam jest jakoś taka stacja większa, więc w razie ewentualnego gradu wiem, gdzie się schować, aby uchronić samochód. Są też dwie miłe panie, które robią coś, co wygląda jak pierogi. Za moment tego spróbujemy. Darmowa przystawka w postaci pizzy. Ciekawa ta pizza. Dobre, bardzo dobre. Teraz mi się skojarzyła Deep Dish pizza z Chicago.
ona też taka gruba jest. W ogóle ta pizza się wydaje taka jakby nieco bardziej fit. Te ciasto jest takie jak chleb. Bardzo dobre. Muy bien, muy bien. A oto i pierożki. Wygląda to całkiem zgrabnie i zarumienione takie. Zupełnie jak tamta pani, co mi to sprzedała. Znaczy się, doskonale to wygląda. Jednak okazało się, że to nie jest z mozzarellą, tylko z kurczakiem. Wygląda spoko. To jest przepyszne. Co tam się dzieje z tą pogodą? Dobrze, że tam zaparkowałem, a nie tu, bo tam nie ma takiej lipy. To było excelente. Deszcz chyba lekko odpuścił, ale w dalszym ciągu zamiast ulicy jest rzeka. Sprawdziłem przed chwilą na mapie i do hotelu jest bardzo blisko. Jakieś 5 minut do domu, gdzie znajdują się moje kontakty, też jest 5 minut. Martwi mnie fakt, że tam, gdzie jest mój hotel, to nie ma parkingu. Jeszcze nie zapłaciłem za ten hotel, więc chyba poszukamy innego, żeby jednak był parking. Widzicie, jakie taktyczne parkowanie miało miejsce. Woda nie porwała mojego samochodu. Jedziemy do hotelu, jednak wybrałem inny. Hotel Cuatro Pinos. Miejsce pod dachem. Grad mini straszny. Fura zostaje, a my lecimy do hotelu szybko, żeby dokumenty nie zmokły. Habitación Cuatro, w sensie pokój numer 4. Nagromy od razu, na gorąco, a właściwie na mokro. Pierwszy kontakt z tym pokojem jest całkiem przyjemnie. Są dwa łóżka, ale potrzebujemy jedno. Jest biurko, jedno, a przydałyby się dwa, bo mamy dużo sprzętu. Jest szrank, czyli szafa, klasycznie przydatne w życiu każdego człowieka. Miejsce, żeby się umyć, no i ogarnąć. I właśnie teraz się będziemy ogarniać. Robię cięcie i będę nagrywać, jak będzie to miało sens. Także cięcie. Pogoda uległa lekkiej poprawie, także czas na pierwszy kontakt z Oberą. Zabierą parasol. Może się przydać, bo ta pogoda to... O właśnie, to już jednak kapie. Dobrze, że zabrałem parasol z Polski. Plan na najbliższe godziny jest bardzo przyjemny. Kawa oraz wyczekanie momentu na odpalenie drona. No i później jakoś kolacja. Las Calielos na 12. Przyjrzyjmy się temu z bliska. To mi wygląda jak początek pory deszczowej. Ale powiem wam, że razem z tym deszczem temperatura spadła o dobre kilka stopni. Teraz jest znośnie. Ten Las Calielos to jest hotel. Właśnie zauważyłem. Ciężko tam teraz podejść, bo Osmo nie jest wodoszczelne. A nie chciałem już z GoPro kręcić, ponieważ GoPro nie ma podjazdu do Osmo Pocket. Jak chodzi o jakość obrazu i możliwości. O kurczę, jakie fajne tam. Ten taki szkielet, widzicie? Jak będzie lepsza pogoda, to połazimy po takich. Ale na razie to szukamy jakiejś kawiarni. Wszystko z daleka wygląda jak kawiarnia, a jak podbijam, żeby sprawdzić z bliska, to nie jest kawiarnia. Czuję się jak mięczak z tym parasolem. Prawdziwy operator. Czasami musi czuć się jak mięczak, żeby uchronić swój sprzęt. Dobrze, że tu nie ma żadnych znajomych. Jakby mnie zobaczyli z parasolem, to byłaby fesjara. Byłoby, że Banot się boi! Banot się boi deszczu. Jedną kawiarnię już mijałem, ale nie podobała mi się za bardzo. Nie miała takiego klimatu. Ale jak tak dalej pójdą te poszukiwania, to będziemy musieli tam wrócić. O, może tu jakieś lepsze warzywa będą. Nie było. Ej, ale właśnie, bo tu dopiero się zaczyna lato. I to może dlatego jest taka lipa z tymi warzywami. Nie widzieliście tego, ale znalazłem już jakieś 3 kawiarnie, ale wszystkie są zamknięte. Nie wiem, czy to miasto się wyłączyło przez tą ulewę, czy jest godzina 15:54. Być może o 16:00 dopiero otwierają, bo wiecie, siesta. Dobra, wygląda na to, że znalazłem coś otwartego. Café San Martin. Okej, perfekt. Gracias. No, tak jak myślałem. Najgorszą godzinę sobie wybrałem na zwiedzanie miasta. No już jest 16:00 prawie i faktycznie pojawiło się o wiele więcej ludzi. Ale zabawna sytuacja. Punkt 16:00 i no i przestało padać. Pogoda też mu siesta. Ej, a skoro nie pada, to trzeba drona odpalić.
loty zrobione, okolica ciekawa i jest lipa, bo położyłem parasol tam na tym murku, kiedy latałem, no i już go nie ma. Ktoś się nie bał i podniósł. Teraz jak zacznie padać, to będzie amba, absolut. Kierujemy się w kierunku hotelu w takim razie, bo ogólnie średnie są te warunki na zwiedzanie miasta, niezbyt sprzyjające. Takim gringo, parasol, czyli po hiszpańsku paraguas, nowy, kupiony za jedyne 4600. Oho, chyba znalazłem swoje miejsce. Ładnie tu. Ciekawe, czy mają kawę. Przykro mi, ale tam kawy nie było. Pan pokazał właśnie tam, że na drugiej stronie jest jakoś kafejka. No jakoś tam jest, ale my nie szukamy jakiejś tam i no szukamy takiej z dużą ilością światła, żeby było ładnie. Jakby co, to padłem na ryj. Nie chce mi się już tej kawy szukać. Już jest za późno na kawę, poza tym lepsza jest yerba, a już dzisiaj wypiłem. Znalazłem przed chwilą restaurację, w której jest doskonałe jedzenie, ale ona jest od 20 dopiero otwarta. Tak więc mam 3 godziny na to, aby odpocząć i rozpocząć proces montażu tego odcinka, który leci. Wspaniałe uczucie kontroli, które daje Ci Twój skopiowany materiał i powielony na 3 dyski i wysłany jeszcze do sieci, żeby go na pewno nie stracić. To uczucie będzie mnie dotyczyć za jakiś czas, bo właśnie to robimy. Wrzucamy materiał ze wszystkich zaangażowanych w dzisiejszą zabawę sprzętów. Z ciekawostek, które mnie bardzo uradowały ostatnio, jest to, że nowy iPhone dostał w końcu USB-C. Dzięki czemu można taki super szybki dysk podłączyć i te gigabajty ProResa, które on kręci, bardzo szybko właśnie zrzucić na telefon, a później bardzo szybko zrzucić na laptopa, no i bardzo szybko robić montaż. Dobrze na mnie wpływają takie podróże, one są inspirujące. Ciągła zmiana otoczenia wpływa na mnie dobrze. Bardziej mi się chce montować, tworzyć ciągle jakieś nowe biurko. Patrzcie, teraz tak wymyśliłem. Tu ten monitor tak akurat fajnie się wkomponował. Ukryta elektrownia podłączona do tej przejściówki, bo wiecie, jak te gniazdka tu wyglądają. Robimy porządki, robimy montaż, a o 20 idziemy na kolację, ale wy już niestety nie możecie ze mną iść na kolację, bo już jest późno i musicie iść spać. Także powiem wam jutro, czy było dobrze. No i co? Do jutra! Dziękuję za wytrwanie do końca i pozdro!